W sumie wsparcie trafi do blisko 4,5 miliona rodzin, a ze świadczenia skorzysta niespełna 7 milionów dzieci. Od lipca program 500+ funkcjonuje na nowych zasadach, ale jeszcze przed ich wdrożeniem ruszyła szeroka kampania informacyjna, włącznie z urzędnikami, którzy oferują swoją pomoc. Wczoraj pojawili się także w Raciborzu. Logo 500+ od razu rzucało się w oczy, a przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego aktywnie zachęcali do zapoznania się z nowymi zasadami. To kampania promocyjna programu, która dotarła także na raciborski rynek. Obecnie jesteśmy w każdej gminie, w każdym mieście również. Ustawiamy się w centralnych miejscach miasta lub gminy, często pod urzędami, akurat tutaj jesteśmy na rynku. Zawsze parę godzin jesteśmy tutaj na miejscu, ludzie przychodzą, się pytają też o szczegóły. Niektórzy wiedzą, że jesteśmy, to przychodzą i się pytają o konkretne rzeczy, chcą uzyskać konkretne informacje i też staramy się udzielać. O wszystkim, co istotne, można było dowiedzieć się także z ulotek i broszur, które jasno i przejrzyście odpowiadały na pytania, komu przysługuje świadczenie, kiedy i jakie otrzymamy oraz na najważniejsze, jakie zaszły zmiany. Dotyczy to teraz również pierwszego dziecka, nie tylko drugie dziecko, także wszyscy, którzy mają dzieci do 18 roku życia, mogą składać te wnioski i każdemu należy się 500+. Dotyczy to również dzieci w pieczy zastępczej, to wtedy mogą składać dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Urząd Marszałkowski przypomniał również, że wnioski elektronicznie można składać już od 1 lipca, a od sierpnia osobiście lub pocztą. Większość rodziców była już natomiast dość dobrze zorientowana. Zdecydowana większość osób wie o programie, wie, co się zmieniło, pytają o sprawy techniczne, czyli właśnie w jaki sposób składać wnioski. Było też kilka pytań o przypadki, kiedy jedno z rodziców wychowuje dziecko i czy się należy ten dodatek. No jednak, ale większość wie. Dodajmy, że nowością jest również zniesienie kryterium dochodowego, więc teraz sytuacja finansowa rodziny nie ma już żadnego znaczenia.